Obiecuję, że po obejrzeniu tego kursu będziesz w stanie całkowicie samodzielnie zmontować film z wakacji albo na przykład vloga w niesamowitym i do tego całkowicie darmowym DaVinci Resolve. To jest kompletny kurs dla początkujących, gdzie krok po kroku poznasz nie tylko funkcję DaVinci, ale na przykładzie pokażę Ci, jak wydajnie pracować, aby nie tracić czasu. Dam Ci mnóstwo porad i wskazówek, jak wykonywać prawidłowo montaż. Zapraszam! Ponieważ ten materiał ma prawie godzinę na pasku czasu i w opisie znajdziesz dokładny spis treści, tak żeby móc się szybko nawigować do tematu, który Cię interesuje. Nie traćmy czasu i zaczynamy. Najpierw musimy pobrać DaVinci Resolve, więc wchodzimy na ich stronę. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Skrolujemy minimalnie na dół i klikamy pobierz teraz za darmo. Interesuje nas wersja po lewej stronie, czyli ta darmowa, bo po prawej wersji z dopiskiem Studio jest już płatna, więc klikamy, no w zależności od systemu, ja będę to robił na Windowsie, więc klikamy Windows. Tak czy tak pojawi nam się formularz, który należy wypełnić. Żeby pobrać DaVinci, trzeba się po prostu zarejestrować, więc pobieramy, wypełniamy formularz i pobieramy DaVinci. Ja tego nie będę robił, bo DaVinci już mam zainstalowane. Instalacja jest bardzo prosta i intuicyjna, więc nie będę Ci w tym momencie tego pokazywał. Uruchamiamy DaVinci i pojawia się okno z dostępnymi projektami. U Ciebie prawdopodobnie puste, u mnie jak widać całkiem sporo tutaj jest. Klikamy New Project, żeby stworzyć nowy projekt i DaVinci pyta nas o jego nazwę. Ja wpisuję Chwar i klikam Create. Mamy uruchomiony projekt, taki mniej więcej widok powinien się pojawić, ale pierwsze co to klikamy w prawym dolnym rogu ikonę koła zębatego. I najważniejsze, co tutaj trzeba zmienić, to są ustawienia projektu. Trzeba zmienić ilość klatek na sekundę. Ja mam akurat niedobrze ustawione, 25, bo większość materiałów mam nagrywane w 25 klatkach na sekundę, ale mam też część w 30, no i będę musiał sobie jakoś z tym poradzić, ale o tym później. Natomiast, co jest bardzo istotne, tego nie da się zmienić później. Jeśli ustawisz tutaj złą wartość, to później w trakcie pracy nie będzie się dało tego zmienić. Inną wartością, którą warto sobie tutaj zmienić, to jest rozdzielczość projektu, ale z tym akurat nie ma problemu, możemy to spokojnie zmienić później. Ja ustawiam na 4K i klikam zapisz. Jeśli już korzystałeś z DaVinci Resolve wcześniej przed tym tutorialem, wejdź sobie w Workspace i kliknij Reset UI Layout. To spowoduje, że ustawienia wyglądu DaVinci się zresetują i wszystko będzie wyglądało tak samo jak u mnie. I zanim przejdziemy dalej, chcę pokazać Ci jedną rzecz, jeden taki w zasadzie trik już, który pozwoli Ci na pewno przyspieszyć znacząco pracę. Będę mówił tutaj o dużej ilości skrótów klawiszowych i używanie skrótów klawiszowych jest bardzo wygodne i bardzo przyspiesza pracę. I dwie uwagi tutaj. Ja korzystam z Windowsa, więc mówię zawsze o kontrolu jako kontrol, tak? Natomiast użytkownicy Maca zamiast kontrol powinni tutaj sobie po prostu podmienić, tam gdzie ja mówię kontrol, podmienić sobie jako command. I druga rzecz, bardzo istotna, to jest, jeżeli klikniemy DaVinci Resolve tutaj i wejdziemy sobie Keyboard Customization, to możemy sobie edytować różne skróty klawiszowe i nie ma w tym nic złego, wręcz zachęcam Was do edytowania, zachęcam Ciebie do edytowania skrótów klawiszowych. Każdy w zasadzie edytuje sobie te skróty klawiszowe pod siebie, tak żeby było wygodnie. Niektóre rozwiązania DaVinci powiedziałbym, że są co najmniej dziwne. Weźmy sobie na przykład taki skrót i tu można właśnie jak z tego korzystać. Jeśli wiesz, że jest jakiś skrót, który ja na przykład podaję, na przykład Ctrl, Shift i kropka, tak, to możemy sobie zaznaczyć na tej klawiaturze ten skrót, dokładnie tak jak chcemy. No i on się nam tutaj w tym momencie po lewej stronie pokaże, co jest aktywne z tym skrótem. I mamy aktywną tylko tą tutaj funkcję Application i mamy Swap Clips Towards Left. Tak? Będziemy o tym skrócie mówić więcej. To jest przycinanie klipu w lewo. Więc jeśli chcielibyśmy to podmienić, to sobie zaznaczamy to, co nam wyskoczyło w tym okienku po lewej i po prawej nam naprowadzi w miejsce, które nas interesuje. Pytanie teraz nasuwa, na co chcemy to podmienić. No i na przykład propozycją moją na podmienienie czegoś takiego może być Z na przykład. Więc musimy sobie najpierw usunąć, sprawdzić, czy na pewno nie mamy jakiegoś skrótu pod Z. No i niestety go mamy, bo nie możemy mieć pod tym samym skrótem dwóch rzeczy. Więc znowu klikamy tutaj, musimy znaleźć, że jest to Zoom Viewer to Fit. Pytanie, czy potrzebujemy tego, czy nie. Ja tego na przykład nie używam, więc spokojnie mogę sobie to teraz skasować, to Z. Znowu klikam sobie Ctrl, Shift, przecinek, klikam tutaj, podświetlam i sobie dodaję w tym momencie, że chcę mieć to pod literką Z.
I od tego momentu samo naciśnięcie przycisku Z da mi taki efekt. Ja na razie to usuwam, na razie będziemy pracować na domyślnych skrótach klawiszowych, ale pokazuję Ci, jak z tego korzystać i zachęcam do zmieniania skrótów klawiszowych, tak żeby być w stanie na klawiaturze tu mieć blisko wszystko pod jedną ręką, a nie żeby trzeba było dokładać drugą rękę z myszki. Te funkcje przynajmniej, które najczęściej używasz. Ja na przykład dokładnie ten skrót klawiszowy mam myszkę, taką Logitecha z dodatkowymi klawiszami. Ja ten skrót oryginalnie mam jeszcze tutaj podpięty nad przycisk, który mam po prostu pod kciukiem. Dokładnie ten, o którym żeśmy przed chwilką mówili i drugi jego przeciwstawność, czyli docinanie do prawej mam pod drugim przyciskiem, więc w ogóle robię to prawą ręką, a nie lewą. Natomiast teraz będziemy używać oryginalnych skrótów klawiszowych. To, co jest najważniejsze w DaVinci, to zakładki na dole i nimi się nawigujemy po całym DaVinci. Pierwsza zakładka od lewej, która nas interesuje, to jest zakładka Media. Przyzwyczaj się, że w DaVinci można te same rzeczy robić w różnych miejscach i tak samo ta zakładka służy do tego, aby dodawać pliki do projektu, natomiast spokojnie można to zrobić też w innym miejscu, natomiast wygląda to dokładnie tak samo, więc jak nauczysz się dodawać tutaj, to później będziesz dokładnie wiedział, jak to robić gdzie indziej. U góry po lewej możemy przeszukiwać nasze katalogi w komputerze, natomiast ja najczęściej robię to inaczej, bo łatwiej jest mi dostać się po prostu do swoich plików w eksploratorze Windows i tak mam tutaj przygotowane pliki, z którymi chcę dzisiaj pracować, więc sobie je wszystkie zaznaczam i mam dwie możliwości, żeby dorzucić je do projektu. Albo je przeciągnąć tutaj na Media Pool, na tą dużą przestrzeń. To, co mi tutaj wyskoczyło, to jeszcze, czy chcę zmienić właśnie ilość klatek na sekundę w projekcie, ponieważ pliki nie zgadzają się z tym frame rate'em. Ja to sprawdzałem, część się zgadza, część się nie zgadza, stąd ta informacja, więc jeśli wiesz, co robisz, to w tym momencie dajesz don't change, natomiast możliwe, że on ma rację i to jest takie ostatnie przypomnienie, żeby zmienić frame rate projektu. Jeśli przeciągnąłem pliki tutaj, to one mi się dodały jakby wszystkie razem do jednego worka, ale ja chciałem zrobić to jednak inaczej. I mam z powrotem nasz katalog, cofnąłem sobie moje ustawienia poprzez Ctrl-Z, zawsze możesz sobie cofać wszystko w DaVinci przez Ctrl-Z i wracam tu, zaznaczam wszystkie pliki. Ja chcę jednak, żeby ta struktura, ten dron, GoPro została zachowana, żeby to potem w DaVinci też tak widziało, więc przesuwam sobie tutaj na bok, na lewą stronę pod napisem Master. O, jak widzisz, w tym momencie mam zachowane te katalogi. To tak naprawdę nie są prawdziwe katalogi, to są takie koszyki w DaVinci Resolve i taki koszyk można sobie stworzyć też klikając New Bin i na przykład wtedy powstanie jakiś nowy koszyk czy podkoszyk, który się nie odzwierciedla w ogóle w strukturze katalogów na naszym komputerze. Ja go jednak nie chcę, więc go po prostu usunę. Osoby ze słabszymi komputerami mogą mieć taki problem, że mogą nie móc płynnie, nie być w stanie płynnie odtworzyć swoich plików wideo tutaj. Jak kliknę sobie na jakiś dowolny plik wideo, kliknę play, to będzie skakać. U mnie to chodzi w miarę płynnie, ale mimo, że mam dość mocną maszynę, a to są pliki z GoPro, to jak sobie zobaczysz, jak próbuję przewijać, to już wcale tak płynnie nie jest. Już ten film nie nadąża, nie jest taki płynny i nie mogę sobie łatwo wybrać tego fragmentu, który na przykład bym chciał. Żeby rozwiązać ten problem, należy zaznaczyć wszystkie pliki, które przynajmniej z którymi mamy taki problem. Ja na przykład na razie pokażę jeden, klikamy drugim przyciskiem myszki i klikamy Generate Proxy Media. Po kilkunastu sekundach tworzy nam się tak zwany plik proxy, który będzie dużo łatwiej DaVinci obrabiać i dużo łatwiej będzie go odtwarzać. Jak widzisz, pojawiła się taka tutaj ikonka, która oznacza nic innego, tylko to, że właśnie takie proxy się pojawiło i zobacz, że teraz mogę sobie zupełnie płynnie odtwarzać to na podglądzie. Jeśli pomimo stworzenia takiego proxy nadal masz problem i nadal nie jesteś w stanie płynnie podglądać, jest na to rozwiązanie, klikamy sobie ustawienia projektu, zjeżdżamy od razu niżej i mamy tutaj Optimized Media and Render Cache. Sprawdzamy sobie proxy media format i można sobie go zmienić na jakiś niższy niż jest tutaj, na dół przewinąć po prostu. W skrajnym przypadku na ten DNXHRLB i to już na pewno pomoże. Możemy też proxy media resolution zmienić sobie na połowę lub ćwiartkę na przykład tego, co jest normalnie, tego jaki jest oryginalny plik. Co życie będzie widać, będzie gorszy podgląd tego, natomiast dzięki temu będzie nam działało wszystko płynnie, a chyba o to przede wszystkim chodzi. Ja nie chcę takich ustawień, ja chcę te domyślne, natomiast tak jak mówię, dla osób ze słabszym komputerem jak najbardziej można takie ustawienia zostawić.
Teraz zaznaczamy wszystkie pliki, które nas interesują. Ja chcę przede wszystkim, żeby proxy zostało stworzone dla tych plików z GoPro. Pliki GoPro generalnie są trudne do obróbki, więc w zasadzie zawsze warto dla nich tworzyć proxy. Klikamy drugim przyciskiem myszki i klikamy Generate Proxy Media. No i to będzie już na pewno teraz trwało dłużej. U mnie nawet na mocnym komputerze pokazuje w tym momencie około 5 minut, co oczywiście Tobie przewinę. Natomiast jest jedna uwaga. Pamiętaj, że te pliki proxy zajmują bardzo dużo miejsca. Więc coś kosztem czegoś. Oczywiście jeśli ustawisz, że ich rozdzielczość ma być 4 razy mniejsza i że one mają być tam słabszym kodekiem, no to na pewno ta ilość miejsca będzie też mniejsza. Natomiast generalnie na pliki proxy trzeba mieć miejsce. Ok, operacja się zakończyła. Jak widać, wszędzie są już proxy. Jak widzisz, można sobie bardzo wygodnie wszystkie pliki już w tym momencie podglądać. Następna zakładka, którą omówię, to jest zakładka Cut. I ona służy do cięcia i układania klipów w odpowiedniej kolejności. I ponownie, można to zrobić też w innym miejscu, dlatego ja jej używam tylko do wstępnego cięcia i wstępnego układania w kolejności, a w niektórych przypadkach zupełnie tą zakładkę pomijam. Ponieważ tutaj nagrywałem film z wakacji i nagrywałem dużo materiału, a chcę wybrać tylko najciekawsze fragmenty, to użycie tej zakładki jest jak najbardziej na miejscu. I tutaj mamy tak, po lewej u góry mamy po prostu nasze koszyki, nasze pliki z Media Pool. Po prawej stronie mamy miejsce na podgląd wideo, które chcemy dorzucić do naszej linii czasu, a na dole jest wspomniana linia czasu, czyli miejsce, gdzie możemy dodawać kolejne klipy i podglądać, jak nasz materiał końcowy będzie wyglądał na ten moment, oczywiście na moment, w którym jesteśmy z naszą edycją. Na razie nie chcę ruszać filmów z drona, chcę nagrania z GoPro przede wszystkim sobie począć, ponieważ one są nagrywane chronologicznie i one opowiadają tak naprawdę główną historię, więc klikam sobie w GoPro i klikam sobie taką tę ikonkę taśmy, aby zobaczyć wszystkie pliki z tego koszyka wrzucone po prostu jeden po drugim. Zobacz sobie, jak tutaj przewijam, to mam wszystkie pliki i całą tą moją historię wrzuconą naraz. Szukam teraz fragmentu, który mnie interesuje i jak znajdę taki fragment, to sobie go po prostu zaznaczam początek jego przy użyciu skrótu klawiszowego I, jak in, i koniec przy użyciu skrótu klawiszowego out, o. Jak mam zaznaczony taki fragment, to sobie go dodaję tym przyciskiem na końcu całej mojej linii czasu. No w tym momencie ona jest pusta, więc to będzie pierwszy klip, który zostanie tutaj dodany. Jak widzisz, pojawił się pierwszy klip. Robię to mniej więcej, tak jak powiedziałem, nie zależy mi na dokładności, później będę docinał, natomiast chcę tutaj 14 minut materiału skrócić po prostu możliwie jak się da, żeby nie mieć później już dużo pracy z obróbką. W ten sposób przechodzę przez cały materiał, co Ci oczywiście w tym momencie przyspieszę. Ok, gotowe. Ta zakładka pozwala nam też inaczej manipulować klipami, na przykład wsadzać go pomiędzy dwa różne klipy, nad czy zastępować klip, natomiast ja tego tutaj nie robię, ja to będę robił później, natomiast z takich ciekawych funkcjonalności to jest możliwość łatwego zamiany kolejności teraz tych klipów poprzez tak zwany drag and drop, czyli na przykład na tej górnej sobie tutaj linii albo na tej dolnej, wszystko jedno, to działa i tutaj możemy sobie chwycić taki klip i go włożyć w inne miejsce, jak widzicie, o. I on teraz wskoczył w inne miejsce i się zamieniły kolejnością. Zamienianie kolejnością będę też robił za chwilkę. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, to proszę zostaw łapkę w górę. No a najlepiej zostaw suba, jeśli nie subskrybujesz. No jeśli interesuje Cię oczywiście tworzenie wideo, a my przechodzimy do kolejnej zakładki, do zakładki Edit. Zakładka Edit to jest ta zakładka, w której jako początkujący montażysta spędzisz najwięcej czasu. Tutaj dzieje się praktycznie cała magia. Jak będziesz zdobywać więcej umiejętności później, to też więcej czasu będziesz poświęcać w innych zakładkach, dalszych zakładkach. My też sobie o nich teraz w tym kursie powiemy trochę, natomiast na ten moment na pewno Edit będzie dla Ciebie najbardziej czasochłonne. I na dole tutaj mamy naszą linię czasu z klipami, które dodaliśmy wcześniej w poprzednich zakładkach na tą linię czasu. Widzimy tutaj taki czerwony kursor, który pokazuje miejsce, które aktualnie jest odtwarzane na prawym obrazie, na prawym tym wyświetlaczu. I jak obsługujemy linię czasu? W skrócie możemy sobie ją tutaj tym paskiem oddalać lub przybliżać. I zawsze oddalanie i przybliżanie jest względem tego kursora. Czyli jak będę przybliżał, to będzie mi przybliżało się miejsce, gdzie jest w tym momencie kursor. Jeśli sobie przybliżymy, to możemy przesuwać tą linię czasu
przytrzymując środkowy przycisk, czy też scroll. Możemy też przybliżać i oddalać przytrzymując Alt i kręcąc scrollem. I to jest bardzo wygodne, ja tego bardzo często używam. I tak samo możemy sobie przesuwać linię czasu przytrzymując Ctrl i kręcąc scrollem. Dla mnie bardzo użyteczne, ja dokładnie tak robię. Po lewej stronie widzimy nasz Media Pool. Znacie to, wygląda bardzo podobnie, znasz to, wygląda bardzo podobnie, więc można tutaj tak samo dodawać pliki, jak robiło się to wcześniej w zakładce Media. No i na przykład ja chciałbym sobie dodać ujęcie z drona, którego nie dodawałem wcześniej, dodawałem tylko elementy z katalogu GoPro. Muszę sobie znaleźć to ujęcie. Dokładnie, to jest ten plik. Klikam sobie go dwa razy, podobnie jak żeśmy to robili wcześniej w zakładce CAD. I o. I teraz w tym menu mam możliwość dodawania tych klipów w różnych miejscach. Ja chcę go dodać na samym początku jako otwarcie dla mojego filmu, więc daję insert w miejscu, w którym jest kursor, czyli tutaj, proszę, dodaliśmy ujęcie z drona. Oczywiście tak samo można wymieniać, nadpisywać, tak samo, bardzo podobnie do tego, jak się to robiło w zakładce CAD. Na razie przyciskiem tutaj Media Pool mogę sobie to Media Pool schować i będę miał wtedy większą linię czasu i więcej miejsca na obraz. Jak widzisz, na linii czasu mogę mieć kilka ścieżek. Na przykład jak sobie chwycę jakiś klip, to mogę go przenieść wyżej, mogę go przenieść jeszcze wyżej, wtedy mi się stworzy jeszcze kolejna ścieżka, tak? Wideo 3 w tym momencie się stworzyło. I na przykład jeśli sobie ustawię w ten sposób, czyli jedną mam ścieżkę nad drugą, jeden klip nad drugim, to widoczny będzie tylko ten klip, który jest u góry. Natomiast słychać będzie oba klipy niezależnie. W ten prosty sposób mogę sobie zamienić na przykład klipy kolejnością, robiąc tak. Natomiast jest to mało wygodny sposób na zmianę kolejności klipów. Można to zrobić spokojnie inaczej, na przykład klikając sobie w ten klip. I tutaj trzeba użyć skrótu klawiszowego. Jest to Ctrl, Shift i przecinek lub Ctrl, Shift i kropka. To jest miejsce, w którym znajdują się znak mniejszości i znak większości. I w tym momencie na przykład jeśli klikam przycisk znakiem mniejszości, czyli tak jakby w lewo, to ten klip mi się przesuwa i mogę sobie zamieniać odpowiednio miejscami te klipy. Powiedzmy, że chciałbym sobie przyciąć jakoś któryś z klipów. Weźmy sobie na przykład ten z drona, który dopiero wrzuciłem, więc upewniam się, że mam włączoną tą funkcję strzałki, czyli zwykłego po prostu kursora. Zbliżam się do krawędzi danego klipu, klikam przycisk i w tym momencie białą obramówką widzę, jak duży jest ten klip. Tak? Czyli on jest taki duży łącznie. Jeśli przesunę w tą stronę, to zasłonię pozostałe klipy. Jeśli przesunę w drugą stronę, no to zostanie po prostu taka dziura, przestrzeń, luka. Ale pytanie, czy można inaczej. Cofnę sobie tą moją edycję, znowu Ctrl-Z i użyję narzędzia, które jest tutaj, czyli Trim Mode, Trim Edit Mode, skrót klawiszowy T. Teraz w momencie, gdy zbliżę kursor do krawędzi i kliknę i zacznę przesuwać, to on się nie odklei, klip się nie odklei od klipu obok, tylko zacznie przesuwać wszystkie inne klipy tak, żeby nie zaburzyć tego, jak zostały klipy zorganizowane wcześniej. Tego narzędzia można używać też inaczej. Klikając na środku danego klipu, możemy przesuwać ten klip, przesuwać cały jakby film, nie zmieniając długości klipu, tak żeby odpowiednio sobie dobrać początek i koniec klipu, tak jak nam zależy. Podgląd tego mamy w małych okienkach w prawym górnym rogu i widzimy tam początek i koniec tego klipu, więc możemy sobie to dowolnie dopasować, tak jak nam pasuje. Przy użyciu tej tutaj żyletki lub po prostu skrótem B jak Blade możemy przeciąć dany klip na pół. Teraz klikam z powrotem tą naszą strzałkę, nasz kursor, czyli Selection Mode. I chciałem tu Wam jeszcze coś pokazać. Oddalę sobie troszkę i wrzucę jakiś klip na inną linię. Popatrzcie się, w momencie, gdy ja zaznaczę teraz ten klip, mogę go usunąć. Chcę go usunąć. Usuwam go przyciskiem Delete. I zobaczcie, że wszystkie klipy na prawo tego klipu, łącznie z tym klipem na traku drugim, również się przesunęły. Cofnijmy sobie to. Swoją drogą, jeśli chcecie cofać, no to Ctrl-Z, to już mówiłem, jeśli chcecie cofnąć cofnięcie, to Ctrl-Shift-Z.
To jest takie nietypowe dla DaVinci, więc warto tutaj wspomnieć. Znowu chcę usunąć ten klip, ale chcę, żeby tutaj została luka. Wtedy naciskam przycisk Backspace i zostaje mi po prostu luka. To się bardzo często przydaje i powoduje mniej zamieszania niż delete. Czasami lepiej jest to zrobić na dwa razy, bo teraz klikając znowu w tą przestrzeń, można sobie znowu tą lukę skasować, tak jak wcześniej w delete, tylko jest po prostu więcej kliknięć. Jak zobaczyliście, wszystko się z prawej strony znowu przesunęło. Nasuwa się pytanie, co jeśli chcemy, żeby takiego zachowania nie było, żeby taka ścieżka się nie przesunęła w momencie, gdy usuniemy dany fragment, i tutaj mamy kilka możliwości. Możemy przede wszystkim sobie taką ścieżkę zablokować kłódką i ta ścieżka jest w tym momencie nieaktywna. Wszystkie klipy są nieaktywne, nie da się nic z nimi zrobić, dopóki ta kłódka jest zapięta. No i to ma oczywiście swoje też wady i zalety. No i jak w tym momencie skasujemy dany klip, tak, to widać, że wszystkie te ścieżki, łącznie nawet ze ścieżką dźwiękową, dla tej ścieżki, dla tego klipu się przesunęły, a ten klip został w tym miejscu, w którym był wcześniej. Jest też druga możliwość, czyli wyłączenie Auto Track Selector. To jest taki przycisk, w momencie, gdy go wyłączymy, to ta ścieżka nie będzie reagowała na żadne automatyczne działania. Na przykład, no teraz oczywiście jak skasuję, to się stanie dokładnie to samo. Natomiast możemy ten klip edytować, możemy z nim robić inne rzeczy, no na przykład w inspektorze, o którym za chwilkę będziemy mówić troszkę więcej. Jak jesteśmy przy opcjach ścieżki, to warto wspomnieć, że jest tutaj możliwość wyłączenia danej ścieżki, czyli ta ścieżka jest w tym momencie niewidoczna, gdzie widać ciemność, bo nic nie ma pod spodem, natomiast jakbyśmy włożyli jakiś klip pod spód, to będzie widoczny ten na dole. Przy okazji podobne możliwości dla ścieżek audio, czyli mute, czyli wyłączamy daną ścieżkę audio, w tym momencie jej nie będzie słychać. I dokładne przeciwieństwo, czyli solo. Jeśli mamy włączone na jakiejkolwiek ścieżce solo, to tylko ścieżki z włączonym solo będą w danym momencie słyszalne. I tutaj teraz słychać, a tej ścieżki w ogóle nie słychać. I ja sobie wyłączam od razu ścieżki z tych nagrań, ponieważ nie będę chciał, będę chciał mój komentarz i będę chciał muzykę w całym tym filmie. Nie chcę, żeby było słychać oryginalnego dźwięku. Jest jeszcze jeden dość szybki sposób cięcia klipów, który chcę Ci pokazać. Włączmy sobie tutaj Auto Track Selection. Jest to skrót Ctrl-B. Jeśli nie mamy żadnego klipu zaznaczonego i naciśniemy Ctrl-B, to zostaną przecięte wszystkie, na których jest włączony Auto Track Selection. Czyli cofnę, jeśli bym wyłączył Auto Track Selection tak jak było wcześniej, tak, i teraz najadę Ctrl-B, to zostanie przecięty tylko te trzy, bo ten nie ma włączonego Auto Track Selection. Można tego używać też jeszcze troszkę inaczej, czyli można ciąć tylko zaznaczony klip, nawet jeśli on nie ma Auto Track Selection, to nie ma znaczenia, tak, czyli Ctrl-B, i w tym momencie, gdy jestem Ctrl-B, to się przecina w miejscu, w którym był wskaźnik, oczywiście, i przecina się ten klip, który był zaznaczony czerwoną ramką. Jeszcze jeden super szybki sposób przycinania klipów. Dla pewności ustalmy sobie wszystkie Auto Track Selectory na on. Dla ułatwienia nie będę rozwijał, co się dzieje w momencie, gdy one są powyłączane. Przycinanie polega na tym, że jeśli zaznaczymy sobie jakiś klip i klikniemy sobie Alt, Ctrl, Shift i nawias kwadratowy lewy lub nawias kwadratowy prawy, to jest skrót klawiszowy. Jeśli naciskniemy lewy, to dany klip zostanie nam przecięty w lewo i od razu jego nadmiar zostanie skasowany. Najlepiej to pokażę na przykładzie. O, zobaczcie, przyciąłem od razu i wszystko się skasowało jednym kliknięciem. I tak samo, jeśli sobie klikniemy prawy, no to w tym momencie zniknie nam to, ten nadmiar tego klipu z prawej strony. Teraz zanim zacznę skracać klipy, chcę dać swój komentarz audio, po to, żeby wiedzieć, no, ile mam skrócić, ile poprzecinać. Plan mam taki, że najpierw będzie mój komentarz, potem wejdzie głośniejsza muzyka, potem znowu będzie mój komentarz i krótki klip się w tym momencie skończy. Więc otwieram Media Pool i przeciągam tutaj ten plik dźwiękowy, który mam już przygotowany na nową ścieżkę. Jedyne, co tutaj dodatkowo robię, to klikam na tą ścieżkę i wybieram Change Track Type to Mono, ponieważ to jest dźwięk nagrany z mikrofonu, który był mono, więc chcę, żeby ścieżka też była mono. Ponieważ to nagranie jest nagrane dość cicho i nie widzę, jakby, jak mogę to pociąć, to sobie chwytam, tu jest taka biała linia, najeżdżam na nią, zmienia mi się kursor i podjeżdżam w górę i zwiększam sobie głośność. Jeśli bym chciał głośność zmieniać precyzyjnie, na razie to robię tylko po to, żeby wizualnie było mi łatwiej nad tym pracować. Jeśli chciałbym zmieniać głośność precyzyjnie, to najeżdżam tak samo, przyciskam Shift i teraz mogę zmieniać, zobaczcie, dużo precyzyjniej, to jest w decybelach podana głośność. Natomiast na razie mi chodziło tylko o to, żeby po prostu mieć ładnie widoczną ścieżkę dźwiękową, żeby mógł ją łatwo przycinać.
Podgłaśniać można tak samo z inspektora. Pierwsza ci pokaże inspektora, będziemy go jeszcze omawiać dokładnie później. Tu jest inspektor w prawym górnym rogu. No i jak widzisz, można sobie zmieniać między innymi volume. I inspektor to jest miejsce, w którym jest bardzo dużo różnych parametrów, o których będziemy też jeszcze mówić za chwilkę. Dalej przy użyciu już znanej żyletki przycinam sobie ten dźwięk. No właśnie, no i natrafiam na problem, bo chcę tą żyletką sobie przyciąć dźwięk, natomiast ta żyletka mi tutaj nie reaguje, przeskakuje tak skokowo. Ona działa w ten sposób, że ona się dopasowuje do innych klipów. Tak, tu mam cięcie, więc ona się zatrzymuje w tym miejscu, gdzie jest cięcie i dopiero jak oddalę się mocno, to zaczyna działać płynnie i tu do następnego cięcia znowu się przyklei. O, tak jakby na takim magnesie. I to jest bardzo przydatne, bo możemy ciąć w tych samych miejscach, gdzie już mamy cięcia, ale czasami przeszkadza. I teraz przeszkadza. I wyłącza się to tutaj tym przyciskiem tego magnesu. I zobacz, w tym momencie mogę to zrobić bardzo płynnie. Przycinam tu. Przycinam tu. OK. A pozostałe elementy sobie po prostu kasuję. Jak już wspominamy o magnesie, to warto też wspomnieć o tej opcji tutaj obok. Generalnie, jak zauważyłeś, klipy, na przykład audio i wideo są ze sobą połączone. No i oczywiście bardzo dobrze, tak? Czyli reagują razem. Natomiast może być taka sytuacja, że tego nie chcemy. I żeby takie klipy rozłączyć, są dwie metody na to. Po pierwsze, możemy kliknąć drugim przyciskiem myszki w takie połączone klipy i rozłączyć je klikając link clips i one w tym momencie już reagują osobno. I tak samo dowolne klipy możemy połączyć ze sobą, jak są rozłączone, zaznaczamy oba, przytrzymując Ctrl na klawiaturze i znowu klikamy link clips. Natomiast możemy takie połączenie na całej linii czasu na chwilę sobie wyłączyć właśnie tą opcją skrót Ctrl Shift L. Jeśli to wyłączymy, to teraz żaden klip z drugim nie będzie zlinkowany. Jak widać, te, które są zlinkowane, pokazują różnicę czasu względem siebie. Natomiast co do zasady, trzeba mieć to włączone, to wyłączamy tylko na chwilę, bo potrzebujemy z jakiegoś względu na przykład jakiś klip usunąć, tak? To jest chyba najczęstszy przypadek, czyli na przykład chcemy usunąć audio z jakiegoś klipu, tak? I w tym momencie możemy to bardzo łatwo i szybko skasować. Tworzę sobie jeszcze jedną ścieżkę audio, tym razem stereo, audio 4 i tutaj dorzucam sobie muzykę. To, co na pewno chcę zrobić, to dopasować muzykę tak, żeby beat mi się zaczynał w momencie, gdy kończę mówić. Więc wyłączam magnes, przestawiam sobie delikatnie miejsce, w którym zaczynam mówić, żeby to było jeszcze w trakcie widoku z drona. Przycinam muzykę, przesuwam i widzę, że tutaj beat się zaczyna w tym miejscu. Ja znam ten kawałek już, mogę sobie to odsłuchać ewentualnie. Jest OK. I domykam do końca. Na razie muzyka jest zdecydowanie tutaj za głośno. To, co ja chcę zrobić teraz, to chciałbym, żeby ta muzyka była najpierw cicho w momencie, gdy ja mówię, a i żeby się podgłaśniała w momencie, gdy kończę mówić. Aby to zrobić, muszę użyć klatek kluczowych. Klatki kluczowe używamy za każdym razem, gdy chcemy nad jakimkolwiek parametrem wideo lub audio mieć pełną kontrolę, co się dzieje w którym momencie i najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Więc ustawiam wskaźnik, w którym chcę, aby moje podgłośnienie się kończyło, żeby głośność była maksymalna. I tutaj pro tip, jeśli mówicie, a potem wchodzi muzyka, to podgłaśniajcie już w trakcie mówienia, jeszcze jak kończy się mówienie. Czasami robię tak, to zależy jak jest głośność, że kończę podgłaśniać chwilę po tym już jak zacznę mówić, a zaczynam w trakcie. W tym wypadku chcę po prostu to zrobić w momencie, gdy kończę mówić, to już jest maksymalna głośność idealnie. Więc dosuwam sobie wskaźnik z magnesem do miejsca, w którym skończyłem mówić i dokładnie to jest miejsce, w którym zaczyna się już beat w muzyce. Otwieram inspektor i klatki kluczowe się włącza takimi tutaj małymi kwadracikami. Jak widzisz, można to ustawiać na wielu, wielu parametrach. Jakbyśmy wideo otwarli, to też by się dodało, że się nie ma może zakładki wideo dla dźwięku. Więc ustawiam klatkę kluczową w tym miejscu i w tym miejscu mam pewność, że dźwięk będzie właśnie na poziomie 0,0 i to będzie mój punkt taki maksymalny. Ale potrzebuję jeszcze drugiej klatki kluczowej i ją zrobię innym sposobem, specjalnie, żeby Ci pokazać. Najeżdżam na ten klip muzyczny w miejscu, w którym chcę stworzyć klatkę kluczową, klikam Alt i po prostu w tym momencie klikam tutaj. Jak widzisz, stworzyła się druga klatka kluczowa i teraz w momencie, gdy chwycę za tą białą linię, to mogę całość tutaj obniżyć
powiedzmy o 15 dB i tu jest 15 dB mniej, a tu stopniowo będzie głośność rosła do poziomu 0, czyli mamy minus 15, stopniowy wzrost i 0. Zobaczmy, jak to słychać. Czyli znajdujący się wysoko nad miastem. OK, jest mniej więcej to, co chciałem osiągnąć. Teraz z znanymi Ci narzędziami poprzecinam klipy do około sekundy, 3 sekund, tak żeby to się wszystko zgrywało z dźwiękiem, no i Tobie to oczywiście przyspieszę. Dobra, mamy wszystko poprzecinane, jest to zrobione w rytm muzyki. Jak widzisz, drugą część komentarza przesunąłem dużo dalej, ściszyłem tutaj tą muzykę, dodałem jeszcze jeden klip z drona, pousuwałem kilka klipów, bo mi nie pasowały. Jesteśmy gotowi do dalszych szlifów tego filmu, bo w zasadzie można by nawet taki film już wrzucić spokojnie do internetu. Ja takie szlify zazwyczaj robię chronologicznie, czyli w momencie, gdy już przycinam, to równocześnie robię całą resztę, po to, żeby nie tracić czasu na oglądanie tego ponownie i na zastanawianie się od początku. Tutaj w ramach tego kursu zrobiłem to specjalnie inaczej, specjalnie robimy to krok po kroku, żeby łatwiej było to wytłumaczyć. Natomiast polecam Ci robić to jednak od razu, po prostu w ten sposób zazwyczaj jest szybciej. OK, od początku. Po pierwsze, ujęcia warto łączyć, żeby ruch kamery był zawsze w tą samą stronę. Taki tip montażowy. A tu mamy oddalanie się najpierw, a potem przybliżanie. Mój pomysł jest bardzo prosty. Chcę ten film z drona puścić w drugą stronę. Mam już otwarty inspektor i przechodzę w inspektorze w zakładce wideo na speed change i wystarczy, że kliknę te dwie strzałeczki w drugim kierunku i już wszystko gra. Drugi dzień rejsu. Jesteśmy na... Ujęcie to krzewu natomiast jest dla mnie zbyt dynamiczne w porównaniu do reszty. Zdecydowaliśmy się na spadek. I do tego mało płynne. To, co chciałbym tutaj zrobić, to zwolnić tempo. Więc zwalniam tak samo w tej samej zakładce, dokładnie w tym samym miejscu i ustawiam sobie 50%. Natomiast jest tutaj inny problem. Problem jest taki, że to było nagrane w 25 klatkach na sekundę. Zdecydowaliśmy się na spacer w kierunku... Jak widzisz, teraz jest po prostu mało płynne. I DaVinci Resolve ma na to rozwiązanie. Uwaga, ono nie działa zawsze. Trzeba faktycznie sprawdzić, czy nie powstały jakieś błędy. Natomiast w momencie, sobie wejdziemy tutaj w Retime and Scaling, Retime Process, ustawimy Optical Flow, Motion Estimation, Enhanced Better. I teraz uwaga, wolne komputery, słabsze komputery na pewno na żywo nie będą w stanie tego odtworzyć. Natomiast mocniejsze maszyny sobie poradzą. W szybkim śniadaniu zdecydowaliśmy się na... I jak widzisz, film zrobił się płynny. Mimo, że miałem nagrany w 25 klatkach, to nie widać teraz tej skokowości. DaVinci wygenerowało automatycznie klatki pomiędzy. I czas na przejścia. Tylko... taka moja znowu porada, nie nadużywajcie tych przejść, zwłaszcza na początku. Dobrze ucięty film od noża po prostu naprawdę będzie dobrze wyglądał, a przesadzone przejścia będą źle wyglądać. Dajemy przejścia tylko jeśli mamy ku temu jakiś po prostu powód. Więc konkretnie, jak zrobić przejście? Najeżdżamy sobie wskaźnikiem na miejsce, w którym chcemy mieć przejście, tak jest najwygodniej. Klikamy sobie zakładkę Effects po lewej stronie u góry. Możemy sobie nasz media pool schować. Video Transitions. I teraz mamy całą listę przejść. W momencie, gdy mamy wskaźnik ustawiony w miejscu, w którym chcemy zrobić przejście, możemy zobaczyć mniej więcej, jak to przejście będzie wyglądać. Zobaczcie, takie, jakaś strzałka, tak. Ja chcę sobie zrobić takie przejście, żeby to po prostu delikatnie trochę przechodziło. I klikam takie przejście. Przeciągam i normalnie drag and drop mogę tutaj przeciągnąć. I mam zawsze kilka możliwości, o ile materiał mi na to pozwala. To znaczy mogę albo to przejście zrobić tu, tu, albo tutaj. Tak, to jest kwestia jakby gdzie to przejście zacznie się i gdzie się skończy. Ja zazwyczaj używam na środku, ale czasami oczywiście może być potrzeba zrobienia tego inaczej. No i teraz to wygląda tak. Ja chciałbym, żeby to przejście było krótsze, żeby było szybsze, więc normalnie chwytam myszką, zmienił mi się kursor i mogę sobie, o proszę, skrócić je, żeby było bardziej dynamiczne. I drugi dzień rejsu. Bardziej dynamiczne. Całą resztę, tak jak powiedziałem, zostawiam tak jak była i jeszcze jedno miejsce jest, w którym chcę zrobić przejście, czyli w momencie, gdy wchodzi bit. I tutaj sobie zrobię takie przejście z zoomem. O, dokładnie to. Wrzucam. Zobaczmy, jak to wygląda. Wysoko nad miastem. Dokładnie o to mi chodziło. Więc czas dodać napis. Wchodzimy sobie dalej w zakładce Effects, klikamy sobie Titles. No i tutaj mamy bardzo różne napisy, całą listę.
Od najprostszego napisu, którym niewiele będziemy mogli zrobić, przez tak zwany napis Text Plus, który daje nam dużo większe już możliwości i całą gamę gotowych, bardzo ciekawych napisów. I my w tym momencie sobie użyjemy takiego właśnie gotowca, jednego z gotowców. W momencie, gdy myszką przejedziemy po jakimś napisie, tak samo jak mogliśmy przejechać po przejściu, to zobaczymy dokładnie wtedy, jak ten napis będzie wyglądał. Mamy tu czarne tło, oczywiście. Zamiast czarnego tła będzie dokładnie ten film, który jest, pod którym będzie dany napis. No i mi się ten napis tutaj podoba, ja sobie go tutaj wrzucę na linię czasu. No i mam napis, klikam sobie mój inspektor, do tego napisu zaznaczyłem napis, no i chcę sobie napisać tutaj Wyspa Hvar. Oczywiście mogę zmienić czcionkę, różne podstawowe parametry tego napisu, tak samo jak mogę zmienić jego wielkość, czy go umieścić w innym miejscu. Zobaczmy, jak to w tym momencie wygląda. Drugi dzień rejsu. Na pewno mi zależy na tym, żeby ten napis był krótszy, więc skracam ten napis. Natomiast teraz już widzę, że chcę mieć więcej tego ujęcia z drona na początku, więc dokładnie to robię narzędziem, które znacie, czyli tym dokładnie, czyli Trim Edit Mode. Mogę sobie wydłużyć film w tym momencie, który jest na początku i przesuwam, patrzę, czy mi się tu coś nie rozjechało pod spodem. Muszę dorzucić muzyki, jeszcze kawałek z przodu i wszystko jest tak, jak być powinno. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Drugi dzień rejsu. Jesteśmy na... No super, dokładnie o to mi chodziło. Jeszcze nasuwa się pytanie, co jeśli bym chciał wykadrować jakieś ujęcie. I ja tutaj mam takie ujęcie ściany, które zdecydowanie mi pasuje, żeby sobie wykadrować. O, dokładnie to. Ja chciałbym, żeby to po pierwsze było bliżej i żeby te postacie tutaj pod koniec tego ujęcia były na środku, patrząc na prawo i lewo, tak? No i tutaj w zakładce inspektor mam zoom i dokładnie tym zoomem mogę sobie tutaj przybliżyć. Ja chcę tylko tyle. Pamiętaj, żeby nie robić tego za bardzo. To są ujęcia nagrane w 4K, więc spokojnie o to 50% mogę sobie przybliżyć te ujęcia. Natomiast gdy to zrobię za bardzo, no to nie będzie wyglądało ładnie, nie będzie ostre, a później zaczną być widoczne po prostu piksele. I pod spodem mam position, zmieniam sobie pozycję tego ujęcia na taką, jaką mi zależy. Czyli chciałem na środku, żeby to było. I jeszcze patrzę, czy całe ujęcie jest OK teraz. Myślę, że mogę to podnieść jeszcze troszkę do góry, drugim tę pozycją Y, tak? Czy zmieniam pozycję. Oczywiście mam tu bardzo dużo innych parametrów, którymi polecam się pobawić, natomiast myślę, że one są dość intuicyjne. Ja chciałbym jeszcze, żeby to ujęcie flagi nie było takie statyczne, jak jest. Chcę, żeby ta flaga, po prostu to ujęcie się stopniowo oddalało z czasem. Można zrobić to na kilka sposobów. Ja to zrobię przy użyciu keyframe, no i przy użyciu parametru zoom, który już znasz. Znasz jedno i drugie, a teraz to połączymy jakby w całość. Czyli chcę, żeby się flaga oddalała, czyli na początku była trochę bliżej, więc zacznę sobie od końca w tym wypadku. Tak, i mam to ujęcie flagi i klikam sobie właśnie na parametrze zoom, nasz keyframe. Przypominam, tak, keyframes to są takie punkty, które chcemy zaznaczyć i wymusić na DaVinci Resolve, żeby jak dana wartość danego parametru była w danym miejscu. Więc klikamy sobie ten keyframe na końcu i zostawiamy sobie ten zoom na 1.0. I przejeżdżamy sobie wskaźnikiem na sam początek filmu i znowu klikamy keyframe. I tutaj z kolei chcemy, żeby ta flaga była po prostu bliżej. Chcemy wymusić to zbliżenie takie, tak? No i teraz jak sobie przeskoczę tu na koniec filmu, to zobaczcie, że tutaj jest dalej zoom na 1.0, a tam jest większy, więc z czasem on się płynnie będzie po prostu zmniejszał do tego 1.0. Zobaczmy, jak to wygląda. No super. Jak widzi. To, co chcę teraz jeszcze zrobić, to dopracować troszkę samą końcówkę. I chcę tutaj dwie rzeczy. Chcę, żeby muzyka mi się stopniowo wyciszała przy końcu. I to, co muszę zrobić, to najechać na końcówkę klipu audio i tutaj się pojawi taki element, który da się chwycić. Jak sobie chwycę ten element, to go przeciągam i mogę wybrać, od którego momentu chcę, żeby muzyka się ściszała. I teraz od tego punktu do samego końca tego klipu muzyka będzie się stopniowo ściszać. I dokładnie w ten sam sposób mogę wyciemnić sobie dany klip wideo i dokładnie tak samo widać tutaj takie elementy do chwycenia i dokładnie ten sam efekt chcę osiągnąć tu. Proszę, zobaczmy, jak to wygląda. Na wyspę Wis. Okej.
tyle w tej zakładce, tyle w zakładce Edit. Następna zakładka to jest zakładka Fusion. Zakładka Fusion służy do tworzenia efektów bardzo zaawansowanych, jest dość skomplikowana. Jako początkujący użytkownik DaVinci w ogóle nie musisz z niej korzystać i nie będziemy w ramach tego kursu kompletnie jej omawiać. Natomiast będziemy omawiać kolejne zakładki. Następna jest zakładka Color. DaVinci Resolve w ogóle miało być tą zakładką Color od początku i później dopiero zostało rozwinięte o resztę zakładek, bo w tej wielu twórców, wiele osób, które montuje filmy dla tej zakładki Color decyduje się na DaVinci Resolve. To jest zakładka do, jak sama nazwa wskazuje, kolorowania filmów, do color gradingu, czyli do modyfikacji tego, jak kolorystycznie wygląda nasz materiał. I tutaj na środku u góry oczywiście mamy podgląd. Na dole mamy ogromną ilość narzędzi, które możemy wykorzystywać pod różnymi zakładkami i za chwilę będziemy je częściowo omawiać. Tutaj mamy klipy, które możemy wybrać, których chcemy robić dany color grading. Jak widzisz, w tym momencie wybrane jest ujęcie z jachtem, to zamykające, i tutaj możemy robić color grading. Po lewej stronie są różne narzędzia, które mogą znaleźć. W tym momencie jest otwarta zakładka, w której możemy zapisywać takie szablony color gradingu, czyli stills tak zwane. I te szablony można po prostu ponownie sobie używać, czy to w tym projekcie, czy już nie w stills konkretnie, ale też można tutaj zapisywać szablony do użycia w różnych projektach później. I po prawej mamy nody. I w uproszczeniu na Twoje potrzeby tutaj dzisiaj, umówmy się, że nody to są tak jakby filtry, które nakładamy na dany film. Ja za chwilkę pokażę Ci, jak się używa tutaj tych różnych pokręteł na dole, natomiast od razu powiem, że te offset to jest po prostu do rozjaśniania i do ściemniania danego ujęcia. No i na przykład weźmy sobie, że chcemy rozjaśnić to ujęcie bardzo mocno, proszę. Rozjaśniamy, jak widzisz, tak? Mamy bardzo mocno rozjaśnione i ten filtr rozjaśniania jest schowany pod tym nodem, dlatego, bo ten nod dokładnie jest tutaj zaznaczony. Jak sobie nacisnę Alt-S, mogę to samo zrobić, klikając drugim przyciskiem myszki, klikając Add Node i Add Serial. I tylko nody taki jest typu serial dzisiaj poznasz, to możemy stworzyć sobie kolejny nod. I zobacz sobie, że teraz jak mam zaznaczony ten nod, to ta wartość, którą wcześniej tutaj zmieniłem, jest znowu defaultowa. Jak zaznaczę ten, to tu mam 64, a tutaj defaultowo jest 25. I teraz mogę na przykład, używając tego pokrętła, ściemnić z powrotem to. No i się mniej więcej ściemniło. To nie jest tak, że można nod po nodzie wrócić do punktu wyjścia, bo to w ten sposób nie działa. Ale generalnie, jak widzisz, dwa nody, gdzie jeden rozjaśnia, drugi ściemnia i jeden filtr jest nakładany na drugi zgodnie z tymi strzałkami. Czyli stąd wychodzi oryginalny materiał, najpierw jest rozjaśniany, potem przychodzi tu, jest ściemniany i potem wychodzi na wyjście, czyli na to, co dokładnie widzimy. Namawiam Cię do bardzo podstawowej pracy z tymi nodami na początku, ale jednak do używania ich. Jaki to daje efekt? Taki, że mogę sobie na przykład te nody teraz wyłączać pojedynczo, tak? Czyli teraz sobie zdeaktywowałem ten nod ściemniający, a teraz mogę dezaktywować ten nod rozjaśniający i zobaczyć, jakie efekty przynosi moja praca, kolejne etapy w łatwy sposób. Mogę też sobie zawsze wyłączyć cały color grading, jaki w ogóle użyłem we wszystkich nodach i to służy, do tego służy ten przycisk u góry. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, przynajmniej w podstawowej pracy, żeby używać po prostu jednego noda, ale jeśli spróbujesz, to jestem przekonany, że zrozumiesz, że są naprawdę przydatne. Na razie skasujmy nasze nody i wyresetujmy sobie nasze zmiany. Tutaj przy tych kółeczkach jest taka możliwość resetu. Proszę, zmieniłem tylko ten parametr, więc mogę to wyresetować. Zawsze mogę wyresetować wszystko, co tutaj zmieniłem. I tutaj w tej okolicy jest bardzo dużo różnych narzędzi, natomiast uważam, że każda osoba powinna zacząć od tych primaries, od tych kółek, które tutaj widać, od tych parametrów. I te parametry i tak w codziennej pracy są głównie używane, więc poznanie ich jest dobrym początkiem zarówno, jak i tak później głównym narzędziem, które się używa w takim przynajmniej podstawowym color gradingu. Już poznałeś pierwsze od prawej kółko, czyli offset, które służy do niczego innego jak rozjaśniania i ściemniania. Oczywiście można to samo robić na każdym kółku dla poszczególnych kolorów, czyli ściemnić sam czerwony, ściemnić sam zielony. My tego w tym momencie nie będziemy robić. Resetuję offset.
Gain służy do zmiany jasnych obszarów naszego wideo. Znaczy wpływa też na inne, natomiast najmocniej wpływa na jasne obszary. Zobaczmy, co się stanie, jak pokręcę tym. Proszę, albo przyciemniam w drugą stronę. Tak, wpływa bardzo mocno na to, co jest jasne, a nie wpływa na to, co jest ciemne. Przeciwieństwem pierwszy od lewej z kolei jest lift, który właśnie będzie teraz rozjaśniał ciemne obszary, a nie będzie ruszał tych jasnych prawie w ogóle, czy w mniejszym stopniu będzie na nie wpływał, bo to nie jest prawda, że w ogóle. Zresetujmy. I gamma, czyli do rozjaśniania i ściemniania średnich tonów. Proszę. Skoro już rozumiesz, czym są koła primaries, to dalej zrobimy już zupełnie na przykładzie. Zacznijmy od początku. Pierwszy klip, czyli ten, który widać chwar z daleka. Więc najpierw, żeby w ogóle widzieć, co robimy, a nie oceniać tylko wizualnie, uruchamiamy sobie tutaj scopes w tym miejscu i chcemy włączyć sobie taki wykres jak histogram. On już tutaj mam akurat nie włączony, bo przed chwilą włączyłem. Histogram nam pokazuje, jak duża intensywność jest danej barwy przy określonej jasności. Tak, po lewej stronie mamy 0, czyli to jest całkowita czerń, a po prawej stronie mamy całkowitą biel. No i co ja chciałbym tutaj zrobić? No na oko już widzę, że ten obrazek jest troszkę przepalony. Jest, ma za jasne te elementy, gdzie jest bardzo jasno, nie było tu żadnego filtra założonego, żeby sobie z tym poradzić. No i to samo widzę dokładnie na wykresie. Więc mam kilka możliwości. Mogę sobie obniżyć na przykład offset albo gain, albo ewentualnie też highlights. Najpierw sobie obniżmy offset, ponieważ widzę, że czarnego też tutaj jest dość mało, więc spokojnie mogę sobie na to pozwolić. Więc cały ten wykres, jak widzisz, się przesuwa w lewą stronę. Ok. I jeszcze to nie rozwiązało całkowicie problemu, więc chcę troszeczkę poprawić highlightsy. I co to są highlightsy? To działa bardzo podobnie do gain, jakbym zmieniał, tylko czyli wpływa przede wszystkim na te jasne obszary, natomiast jeszcze bardziej właśnie wpływa na jasne obszary, jeszcze bardziej jest skupione na tych najjaśniejszych obszarach. No więc obniżam sobie delikatnie tutaj te highlightsy, patrząc na wykres, patrząc na obrazek, tak żeby to też nie przesadzić z tym. Ok, poprawiłem jasność, to teraz tworzę sobie nowego noda, na którym skupię się z kolei na kolorze. Kolor będę zmieniał używając temperatury przede wszystkim. Temperatura to jest to, co odpowiada nam za white balance w aparacie, tak jakby, tak? Czyli możemy skorygować white balance. Tego oczywiście nie da się zrobić w jakiś intensywny sposób, bo jeśli white balance został całkowicie źle ustawiony, to niestety ta informacja będzie stracona, ale w małym zakresie da się to zrobić. Ja przede wszystkim chciałem ten obrazek przystosować troszkę do tego kolejnego, upodobnić go do tego kolejnego. No więc obniżam temperaturę, ustawmy sobie to w innym miejscu, żebym widział, jaki jest tego efekt. I w lewo to będzie coraz zimniejsze, mogę powiedzieć, czyli będziemy mieć aż takie niebieskie, tak? W prawo będzie coraz cieplej. Oczywiście tutaj przesadziłem w tym momencie, ale chodzi o to, żeby wam pokazać, żeby ci pokazać tylko, jaki jest tego efekt. Ja to robię nieznacznie, chcę po prostu, żeby na tym zdjęciu było troszkę chłodniej. I kolejna rzecz, którą chcę zrobić, to podnieść saturację, czyli dodać koloru do tego rysunku. I teraz mam dwie możliwości. Mogę to zrobić przez Color Boost albo przez Saturation. I zazwyczaj używaj Saturation, nie używaj Color Boost. Color Boost skupia się mocno na miejscach, które nie są dokolorowane, a Saturation robi to w miarę równomiernie, proporcjonalnie. Z Color Boost jest taki problem, że faktycznie psuje ten obrazek. Może ten obrazek, jak się przesadzi z Color Boostem, zacząć wyglądać źle, mogą tam się zrobić jakieś artefakty, zwłaszcza jeśli nie mamy 10-bitowego koloru. Więc podbijam saturację. Powiedzmy sobie o 5, o, może 4. No i przełączam na kolejny obrazek. Oczywiście normalnie bym prawdopodobnie sprawdzał, porównywał jeden z drugim i pracował na obu naraz. Natomiast na potrzeby tego kursu zrobię to na szybko i zupełnie na oko. Pierwsze co, to chcę, żeby ten obrazek i w ogóle to, te zmiany, które wprowadzę na tym obrazku, na tym klipie, będą dotyczyły później wszystkich. Chcę potem je nanieść na wszystkie klipy zrobione przez GoPro. GoPro było tutaj ustawione w tryb Vibrant, kolorystyczny. Nie ustawiajcie nigdy GoPro w tryb Vibrant. Ja to robiłem lata temu, jeszcze na GoPro 8. Ten materiał jest nagrywany, więc teraz muszę to skorygować. On jest przekolorowany, za bardzo kontrastowy. No właśnie, za bardzo kontrastowy. Co to jest kontrast? Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. I na pewno chciałbym ten kontrast troszkę zmniejszyć. Zobacz sobie. Jak kontrast zmieniam,
no to wiadomo, jak działa kontrast, robi się to w tą stronę coraz bardziej wyblakłe, więc ja chcę sobie trochę ten kontrast zmniejszyć, tak żeby mi przepalenia chociaż znikły, żeby się przesunęły troszkę tutaj w obszar nieprzepalony. I chciałbym na pewno też podciągnąć te cienie. Niestety właśnie Vibrant robi tak, że bardzo kontrastuje tutaj te średnie tony. Więc skoro średnie tony, to mam tutaj dwie możliwości w zasadzie. Mogę to zrobić gamą albo przy użyciu shadows. Gama podnosi średnie tony faktycznie w środku, w środkowej części. Shadows tak samo podnosi, natomiast już bliżej czerni. Tak? A w przeciwieństwie do lifta, który już typowo skupia się na całkowicie czarnych elementach. Więc to pokażę Ci różnicę może. Tak, tak bym podciągnął shadows, a tak podciągnę gamą. Ja chcę delikatnie podciągnąć gamą. Nie używam shadows, jeśli nie muszę. Shadows też, jeśli nie mamy znowu 10-bitowej gamy kolorów, może wprowadzać jakieś zniekształcenia, brzydkie rzeczy, więc bezpiecznie jest to zrobić gamą. Natomiast to nie znaczy, że shadows nie można używać. Wszystko jest, do czegoś służy i ma jakiś powód. No i teraz znowu tworzę nowego noda. I na tym nodzie będę chciał tym razem obniżyć saturację. No i teraz nasuwa się pytanie, jak przekopiować tą zmianę na wszystkie inne klipy, które tutaj chciałem, do których chciałem to dostosować. I to jest dość proste. Generalnie zaznaczamy wszystkie klipy, które chcemy, żeby zostały zmodyfikowane. U mnie to są prawie wszystkie. Mogę to zrobić klikając pierwszy i klikając ostatni, przytrzymując Shift lub kontrolem mogę wybierać, odznaczać lub zaznaczać konkretne. Mam zaznaczone wszystkie, na które chcę nałożyć dany filtr. I drugim przyciskiem myszki klikam na klip, który ten filtr już ma i klikam Apply Grade. I zatwierdzam, że chcę ten grade nanieść na wszystkie klipy. Proszę, udało się, zobacz. Mamy tu i tutaj mamy dokładnie ten sam grade. I to, co chcę Ci jeszcze pokazać z użytecznych rzeczy, nie wchodząc już w szczegóły kolorowania, tylko z użytecznych rzeczy tej zakładki, to jest jak zapisać dany grade na przyszłość. I do tego właśnie służą tutaj te styles, to co jest po lewej stronie u góry. Oczywiście może to być schowane, wtedy znajduję to pod galerią, gallery, styles. I jeszcze można tutaj rozwinąć takie menu. I mamy tutaj styles albo power grade. I zajmijmy się na razie styles. Styles to są właśnie takie zapisane wewnątrz tego projektu presety, czy gotowe po prostu grade, jakie chcemy zastosować. I tutaj wystarczy tak naprawdę kliknąć drugim przyciskiem myszki na dany obraz, na to skąd grade chcemy sobie zapisać i dajemy grab still. I taki styl mamy już tutaj zapisany. Teraz zobacz, jeśli wejdę sobie na inny klip i na przykład usunę te nody, które tutaj miałem w tym momencie i wróci wszystko do stanu takiego wyjściowego, to teraz mogę sobie na ten tutaj najechać i ten styl sobie na to nałożyć, zobaczyć jak to będzie wyglądało i mogę tak samo sobie kliknąć drugim przyciskiem myszki i dać Apply Grade. I nagle nody mi się na tym grade, na tym obrazie pojawiły. A z kolei Power Grade to są takie styles, tylko takie, które można wymieniać pomiędzy projektami. Więc jak widzisz, ja mam tutaj na przykład zapisane style z mojego kursu GoPro, który polecam, link zawsze jest w opisie. I mógłbym sobie taki grade teoretycznie narzucić, który oczywiście tutaj w ogóle nie pasuje. Jak to zapisywać? O, tutaj widać też mam jakiś przed chwilą, który przygotowując się do tego kursu sobie stworzyłem. Jak taki grade zapisać do Power Grade'a? Najnormalniej w świecie dokładnie tak samo jak wcześniej. Grab Steel, tylko musimy mieć otwartą zakładkę Power Grade i on się tutaj zapisze. I teraz będzie taki Power Grade dostępny we wszystkich projektach i będzie można tego reużywać. Następna zakładka to jest Fairlight. I tutaj mamy możliwość edytowania dźwięku. I naprawdę jest to bardzo potężne narzędzie, my go ledwo dotkniemy, natomiast pokażę Ci bardziej takie praktyczną poradę po prostu, jak tego używać i do czego to się może przydać. Więc przede wszystkim mamy tutaj naszą linię czasu, ale dotyczącą tylko ścieżek audio tym razem. Możemy sobie to oczywiście przybliżyć, jak sobie przed którąś rozszerzymy,
Dokładnie w ten sam sposób, jak w zakładce Edit możemy zwiększać lub zmniejszać głośność. Natomiast możemy tutaj też regulować głośność całych ścieżek. Czyli tutaj mamy audio 1 ścieżkę, audio 2. Możemy to przesunąć i do kolejnych ścieżek się dostać. I możemy zmieniać, dostosować teraz głośność całości, czy stosunek głośności na przykład ścieżki z muzyką do ścieżki z mową. Co mogę w tym momencie zrobić? Wiąże się wysoko nad miastem. No ja bym chyba minimalnie ściszył tutaj tak naprawdę muzykę. Ja nie lubię, jak jest za głośno pod tym względem. Muzyka to jest ścieżka 4 i minimalnie ściszę o 2 decybele. Pamiętaj, że każde 3 decybele mniej więcej to jest 2 razy ciszej, więc to jest sporo. Oczywiście w odczuciu wcale tak nie jest, no ale jakby w teorii przynajmniej, bo to jest skala logarytmiczna. I tutaj jest na przykład dostępny equalizer w tym miejscu. Możemy sobie go uruchomić i modyfikować dowolnie dźwięk. Nie będę tego w tym momencie robił. Tak samo dla osób, które wiedzą, co to jest. Tutaj możemy zmieniać dynamikę dźwięku i na przykład sobie uruchomić prosty kompresor na dźwięku, zwłaszcza na tym, co mówimy. Tak samo jest możliwość dodawania masy innych efektów. Ja nie będę tego na pewno w tym momencie robił, a to, co chcę Ci pokazać konkretnie, to jak ustawić sobie głośność dźwięku pod YouTube'a, w momencie, gdy chcemy wyeksportować dźwięk do YouTube'a i no jak nie robić tego przede wszystkim na oko, tak? Bo potem mamy czasami jeden film cicho, drugi głośno i o co chodzi, jak to zrobić tak naprawdę dobrze. Więc to będzie szybki tutorial. Klikamy sobie te 3 kropeczki. Ja też nie jestem dźwiękowcem, więc troszkę robię to na pamięć. Po prostu Ci pokażę, jak to zrobić. I tutaj mamy różne sposoby mierzenia głośności. YouTube korzysta z tej drugiej, więc musimy sobie to wybrać i zaznaczamy tutaj te 2 opcje. Pierwsza to jest, żeby za każdym razem, gdy przesuniemy wskaźnik na linii czasu, żeby pomiar był wykonywany od początku, i druga to jest przesunięcie skali w inne miejsce. I teraz jak klikniemy sobie w jakiekolwiek miejsce i puścimy sobie dźwięk. Co ty samej nazwie. Po szybkim śniadaniu zdecydowaliśmy się na spacer w kierunku twierdzy. I to, co nas interesuje tutaj, to jest integrated, czyli głośność na danym fragmencie, który żeśmy odtworzyli, i ta głośność musi być poniżej minus 14. Poniżej minus 14, to znaczy na przykład minus 15, minus 14,5. Jak najbliżej tej 14, natomiast jednak poniżej. I druga wartość, która nas interesuje i którą YouTube właśnie sprawdza, to jest TP, czyli True Peak. I on musi być poniżej minus 2. Jak widzimy, obie wartości są za wysoko. I mogę z tego korzystać na 2 sposoby. Mogę na przykład sobie ustawić wskaźnik na jakiś fragment i posłuchać, jaki on jest w głośności. I zobaczyć sobie, że to jest na przykład minus 12. I mogę sobie ustawić na inny i porównać, jaka jest faktycznie głośność. No i widzę, że jest o 2 decybele głośniej. Więc jeśli chcę, to mogę sobie ściszyć tą ścieżkę lub nie. Ja zostawiam minimalnie głośniej muzykę, dla mnie to jest ok. Ale to, co najważniejsze, to chcę, żeby cały fragment po obejrzeniu miał też odpowiednią głośność. I nie da się tego inaczej zrobić, niż przesłuchać po prostu cały kawałek, co Wam oczywiście przewinę. Ok, ja już przesłuchałem całości. Jak widzisz, mam integrated minus 10,7. I True Peak plus 9,7. I to, co teraz chcę zrobić, to muszę sobie z tym jakoś poradzić. Najprościej jest na ścieżce Bass 1. Bass 1 to jest ścieżka, która łączy wszystkie inne ścieżki w jedno. I klikam sobie plusik, dodaję Dynamics i dodaję Limiter. I co tutaj mam? Mogę sobie tym pokrętłem ograniczyć True Peak. I chcę to ograniczyć. Powinno być ograniczone według YouTube'a do minus 1,5. Ja sobie to ograniczę na wszelki wypadek do minus 2. I dodatkowo chcę jeszcze ściszyć całość utworu. Prawdopodobnie po dorzuceniu limitera mi się całość już troszkę ściszyła. Natomiast więc trzeba to zrobić eksperymentalnie, trzeba to przesłuchać prawdopodobnie kilka razy. Natomiast no, w tym momencie na potrzeby jakby kursu zrobię to eksperymentalnie, czyli chcę całość ściszyć o te powiedzmy 3,5 decybela, żeby mieć faktycznie całość poniżej minus 14. Zamykam okno i jeszcze raz przesłucham sobie cały utwór. No i już zrobione, jak widzisz, True Peak jest na poziomie minus 2 i Integrated jest na poziomie minus 14,7, czyli dokładnie tak jak chciałem.
Co to oznacza? Że to wideo po wgraniu na YouTube'a nie będzie ściszane przez YouTube'a i równocześnie nie będzie cicho. Będzie wrzucone w sposób najgłośniejszy możliwy, czyli taki jak wrzucają tak naprawdę wszyscy profesjonaliści. Ostatnia zakładka, zakładka Deliver, która służy do tego, żeby dostarczyć, wyrenderować nasz film. Na dole mamy linię czasu znowu, możemy sobie wybrać tymi szarymi tutaj markerami, czy chcemy całość, czy nie chcemy całości. My oczywiście chcemy całość wyrenderować, więc zaznaczam całość i wiele tutaj ustawień. Ja sobie biorę i ustawiam przede wszystkim format MP4 i polecam do eksportowania, do wrzucania do mediów społecznościowych, raczej korzystanie z niego. Kodek H264. Można sobie teraz zmienić też rozdzielczość, z tym, że nie polecam ustawiania rozdzielczości wyższej niż ta, która jest w projekcie. Jeśli miałeś ustawioną niską rozdzielczość, a chcesz mieć wyższą, to lepiej wejdź sobie w ustawienia projektu z powrotem i zmień sobie tą rozdzielczość na Ultra HD, ale w projekcie, czyli tutaj pod tym kluczykiem, o czym mówiliśmy na początku. Tak samo nie zmieniaj frame rate'u na inny niż ten, który jest w projekcie. Jeśli chodzi o jakość, no to jest po prostu ustawienie bitrate'u, jakieś domyślne wartości bez coś, lub można ustawić stały bitrate, jeśli ktoś wie co robi. I zmieniamy nazwę pliku i miejsce, w które chcemy to wrzucić. Niech to się po prostu nazywa tak, jak jest, untitled i add to render queue. I w tym momencie wrzuciło się nam to do kolejki renderowania. Jeszcze się nie renderuje w kolejce, wystarczy sobie zaznaczyć ten job, tak, i kliknąć render all i całość zacznie renderować. I oczywiście to renderowanie będzie u jednych trwało dłużej, u innych krócej. To zależy bardzo od mocy komputera. No teraz, żebyś nie czekał, to szybciutko przewinę o to 20 sekund. I możemy kliknąć drugim przyciskiem myszki, open file location. Otwieramy. Drugi dzień rejsu. Jesteśmy na słonecznej wyspie Hvar, w jej stolicy o tej samej nazwie. Po szybkim śniadaniu zdecydowaliśmy się na spacer w kierunku twierdzy hiszpańskiej znajdującej się wysoko nad miastem. Jak widzisz, spacer się opłacił. Czas nas niestety goni i musimy płynąć dalej, tym razem na wyspę Vis. Niestety smutna prawda jest taka, że to u Ciebie nie wygląda wcale tak dobrze, jak wygląda to u mnie na ekranie, a może wyglądać jeszcze gorzej, ponieważ YouTube obcina jakość filmów, które się na niego wrzuca. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zmusić YouTube'a, jak wyrenderować ten plik, tak żeby dostać lepszy kodek od YouTube'a, tak żeby mniej stracić na tej jakości, no to klikaj film, który wyświetla się tutaj po mojej lewej stronie.